Dziewczyny, spójrzcie na ten strój. Musicie go kupić. I gdzie będziemy w nim chodzić? Mamy tutaj tylko las. Karmić komary? Świetnie, tylko ich nie zabijaj. Potrzebują do eliksiru. Nie pójdę do żadnych komarów. Pojadę w nim na wakacje. Na Malediwy na przykład. Z czego się śmiejecie? Przecież możecie też jechać ze mną. Według moich obliczeń jesteśmy w bardzo ponurej sytuacji finansowej. Nawet bym powiedziała, że na granicy bankructwa. A nie możemy jakoś zmienić tej sytuacji? Można! Tyłkami do góry w lesie, żeby złapać więcej komarów. Myślicie zbyt negatywnie. I wysyłacie złe prośby do wszechświata. A może... Julka, nie! Wszechświat nie czyta takich szalonych książek jak ty. A... i nie zajmuje się okultyzmem. A wszechświat to już nam pomógł. Dał nam przecież niesamowitą przyjaciółkę. Stellę! Dobra, stop. O to na pewno się nie prosiłam. Ludziska, napiszcie w komentarzach, ile chcielibyście zarabiać. Zostawcie lajka, a na pewno będziecie tyle zarabiać. A jeśli zostawicie suba, to będziecie tak bogaci jak Stella. A widzisz, a właśnie ona pomoże nam wyjechać na wakacje. Ty tylko ciągle wakacje i wakacje. Dobrze mi tu. Tak, na dworze jest przecież słońce. Prawie, ale mamy wakacje od szkoły. To co, kto chce wyjechać? Świetnie, teraz musimy znaleźć Stellę. Kasia, nie chcesz mi może pomóc z rytuałem? Jesteś bardzo dobra w przywoływaniu złych duchów. Stella, mamy świetną wiadomość. Jedziemy z tobą na Malediwy. Rozłączyła się? Może to z radości? To co, Kasia, pomożesz mi z tym rytuałem? Widać, że masz moc odstraszania złych duchów. Uspokój się. Może coś poszło nie tak. Zadzwonił jeszcze raz. Stella, to co, jedziemy na Malediwy? Już tam jesteś? A my? Spóźniłyśmy się na lot? To może przeze mnie, bo... Nie, nie przez ciebie. Jest po prostu zła. Dobra, w sumie czemu zawsze liczymy na Stellę? Możemy same sobie zarobić na Malediwy. Wymagane doświadczenie. Zapraszamy od 18 roku życia. Mam, mam! Co? Co? Biblioteka poszukuje asystenta bez doświadczenia. Każdy wiek i brak złych nawyków. To nam nie pomoże. Dlaczego? Tam jest fajnie. Według kogo? Molly? A zresztą mam bardzo złe nawyki. Jakie? Czarniecka to w sumie cała jest złym nawykiem. Śmiejcie się, śmiejcie. Będziecie się śmiały całe lato, tu. Dziewczyny, macie rozmienić? Nie. Chociaż tak, ile potrzebujesz? No, 100 złotych? 100 złotych? Super, dzięki! Więc poproszę pizzę. Tak, tak, i z podwójnym serem. Chyba wiem, gdzie możemy zarobić. W bibliotece? Uhuu! Wreszcie przerwa! Czekałem na nią aż 15 minut! Hej, najsłabsze ogniwo w łańcuchu pokarmowym. Mam nadzieję, że coś nam zostawisz. A niby czemu? Macie swój własny, piękny łańcuch pokarmowy. Jedzenie, wampir. Wampir, jedzenie. Brachu, jak tak możesz? Przepraszam, ale jeśli chodzi o jedzenie, to każdy martwi się za siebie. A więc tak, ty. Zwiń wargę i wgryź się w nią. A ty przechodzisz na restrykcyjną dietę. No ta, na pewno.
Po co się tak drzesz? No, nie jest tak źle. Niecałe jedzenie zniknęło. Zapraszamy do kupowania. Wszystko jest świeże. Biorę wszystko! Ile płacę? Nie rozumiem. Złocicka zapomniała o swoim biznesplanie, a wy sobie przypomniałyście, że umiecie czytać? A co wy tacy podejrzliwi? Jesteście głodni? To już, mamy ofertę. Ice Tea. Przecież sam ją kupowałem i schowałem do lodówki. Dam ci podpowiedź. Całe to jedzenie jest z naszej lodówki. Nie rozumiem, o czym wy. Nie wiem, w czym problem. Kupcie swoje jedzenie i po kłopocie. Dokładnie! Ząbek mówi prawdę! Jestem gotowy! Zębaty nie zna naszych dziewczyn tak dobrze, jak my je znamy. Aj! Uff. Za to my znamy naszych chłopców aż za dobrze. No nieźle. No skoro już je kupiliśmy, to może zjemy? To moje jedzenie! Ja za nie zapłaciłem! To jedzenie jest z lodówki! Mówiłem wam! Jeśli chodzi o jedzenie, to każdy martwi się o siebie! Ice Tea. Jurek! Jeśli spóźnię się przez ciebie na pierwszą połowę, to do końca dnia ty będziesz piłką! Już biegnę! Lepiej oglądać piłkę niż nią być! Wejście do kina $300. Dziewczyny, to nie jest śmieszne. Za chwilę zaczyna się mecz. W takim razie kup bilety, a najciekawszy mecz piłki nożnej będziesz oglądał w pierwszym rzędzie! Przy okazji, bilety w pierwszym rzędzie kosztują $500. Czemu tak drogo? Więc dziwi cię cena, a nie to, że to nasz salon i jest tylko jeden rząd? Julka, a może wpuścisz nas za darmo, po znajomości? Nie! Jak zając, jeździ sobie w tramwaju. A zresztą myślałam, że się kochamy, a nie przyjaźnimy. Może pójdziemy do sąsiadów? Po tym, jak Jurek próbował zjeść ich kozę, wątpię, żeby wpuścili nas do środka. To była jej wina! Zjedz mnie! Zjedz mnie! Sąsiedzi mają gadającą kozę? Nie, tylko przez przypadek ktoś zamknął lodówkę i zeżarł klucz. No, byliśmy wtedy 3 godziny bez jedzenia. Ale nie wszyscy zwariowali przez te 3 godziny. Weźcie sobie te $500! To jeden bilet! Weźcie też za nich! Dawajcie! No dawajcie! Nie, co on robi? No podaj mu! Chłopaki! No, 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 chłopaki! Dalej? No nie! Idźcie po chipsy! Stop! Jurek, nie ty! Idź, Ros! Wychodzenie zabronione. Wchodzenie ze swoim jedzeniem też. Dla przyjaciół też zabronione. Dawaj! Chipsy, chipsy. Cola, Pepsi, może sok? Sok, Pepsi, cola, ktoś coś? Marchewki, jabłka, świeże ogórki. A tobie coś się nie pomieszało? A. Popcorn, solony, słodki, karmelowy. Halo, chipsy, ktoś chce może Pepsi, kupić? Pepsi, cola, Pepsi, sok, cola. Dziewczyny, przeszkadzacie. To kupcie. Cola, chipsy, Pepsi, Pepsi, popcorn, popcorn, cola, chipsy. Pepsi, sok. Dobra, dziewczyny, idźcie stąd. Po prostu przeciwnicy byli nie, za mocni. Nie, no beznadziejnie. No, moim zdaniem tak było jako tak. Mógł lepiej podać. No, skoro tak mówisz. Salon spa.
Co to znaczy? Że karmił tam ciastkami? Ciekawi mnie, skąd bierzesz te genialne pomysły. Szara materia! A ja podejrzewałem, że to twój mózg zaczął gnić. Jestem gotowy! Gdzie te ciastka? No nie, na coś takiego to na pewno mnie nie nabierzecie. Jesteś pewna, że to anioł? Chciałem anioła ze skrzydłami. Anioła? No, trochę mi to umknęło, ale skrzydła przecież ma. A co ze mną? A masz jakieś pieniądze? Nie. Wyjście jest tam. I jest zupełnie bezpłatne. A dostanę chociaż ciastka? Już skończone. I ja. I ja. Jak w ogóle do tego doszło? Wszystko pamiętam jak przez mgłę. A mi się podobało. Gładka skóra. Tutaj jest więcej maseczek. Chcecie? Dobra, dawaj. Zrób fatality na mojej męskości. Aaaa! To nie jest anioł! A czego się spodziewałeś po Czarnieckiej? Jedyny anioł, jakiego zna, to Lucyfer. Nie mamy kasy! Znajdźcie coś ciekawszego. To nas nie interesuje. Ciebie nie, ale mnie tak. Ej! Tam nie ma nawet twojej dziewczyny! Twojej też tam nie ma. Przynajmniej nad tym pracuję. Wygląda na to, że wyleciałeś z roboty i wzięli zębatego. Co ty robisz? To nie centrum krwiodawstwa. Nie wiem, czy wiecie, ale wampiry tak całują. Oglądałyśmy Zmierzch. W internecie kłamią. O, idzie ugryźć babcię. Macie tą samą grupę krwi. Internetowo ujemną. $100? Mhm. Mua! Jej, pocałowałem ją. Jestem w siódmym niebie. Cieszę się, że w naszym klubie bez bab zostało jeszcze kilku żołnierzy. Tak! Ross, ile mam jeszcze na ciebie czekać, co? Już idę, kochanie. Sorry, Daniel, ale wojsko to nie moja bajka. Nie sądzisz, że przepłaciłeś? Daniel, jeśli nie chcesz, żebym to ja cię pocałowała, to lepiej szybko tu przyjdź. Bo zawsze mogą wypróbować nową szminkę, która zamienia księcia w ropuchę. Dobra, już idę. Może sam pozamieniam was w ropuchy. Kolejny 1000 za czekanie. Jakie czekanie? Czy ja zamawiałem taksówkę? To książę czy ropucha? Dobra, macie. Jesteście zabawni, ale musimy już iść. Nie tęsknijcie i nie rechoczcie. Może pójdziemy po chipsy? Co to za kwaśne miny? Ktoś porwał naszą śnieżynkę! I teraz żądają za nią okupu! Co? Ktoś miał! Musimy zadzwonić na policję! Dzwoniliśmy! Powiedzieli, że mamy sobie radzić sami! Żądamy $10,000? Pasożyty! Z brzydkim pismem! Ej, ale bardzo proszę nie... Bardzo proszę o pieniądze! Tak, bo nas nie stać.
A musimy uratować Śnieżkę. To wszystko, co mamy. Ale Śnieżka jest ważniejsza od Maldiwów. No porywaczu, dawaj ją. Śnieżko, ty nie jesteś Śnieżka, tylko Yeti. Twoja część, zgodnie z umową. Co zrobimy z tymi pieniędzmi? Klub gier? Nie, lepiej nową lodówkę. Salon spa? Ludziska, piszcie w komentarzach, na co powinniśmy wydać te pieniądze. Zdobądźmy tyle polubień, ile tutaj jest pieniędzy. Ale tam jest... Milion milionów! I dajcie suba, żeby nie ominąć naszych nowych przygód. To wcale nie zabawne. A czego spodziewałaś się po Czarnieskiej? Przecież jedyny anioł, jaki ona zna, to anioł...